Coraz większą popularność zdobywają gry RPG, których uczestnicy sami wymyślają scenariusz rozgrywanych naprawdę zdarzeń. Hitem w Stanach Zjednoczonych okazała się gra, której kanwą są wydarzenia Powstania Warszawskiego. Jej współtwórcą jest wrocławianin. O co chodzi w RPG? O tym Magdalena Wawrzyniak. Ja cię wyzywam na pojedynek. Tu, na miecze. Mamy drugi miecz jakiś? Tak wygląda znane dzieło Szekspira, Sen nocy letniej, widziane oczami graczy. Rozwinęliśmy te postacie, które tam były tylko od trzymania halabardy, że tak powiem. No i pokazujemy w ten sposób jakieś zabawne rzeczy z naszej rzeczywistości. W tej grze ważne jest wszystko. Scenariusz, stroje, rekwizyty. Co robisz na tronie? I to, jak poszczególne zdarzenia interpretują uczestnicy gry. Takie gry mogą być w różnych scenariach rozgrywane, czy to fantastycznie, czy na podstawie książek. Piotr Koryś, wrocławianin, gra z kolegami od ponad 10 lat. W mojej drużynie jest ludzki kapitan piratów, ludzki kapłan i smokowiec. To jednak nie smoki zdobyły serca Amerykanów, lecz gra o Powstaniu Warszawskim. W Grey Ranks, tej grze amerykańskiej, jest nacisk jest położony na to, że gra się młodszymi. Wciela się w 14-16-letnią osobę, która przeżywa pierwszą miłość podczas Powstania Warszawskiego. Rosnąca liczba pasjonatów takich gier nie zagraża grom komputerowym, mówią specjaliści. Gier się sprzedaje coraz więcej, sprzedaje się też trochę więcej innych gier niż kiedyś. Wybór gier komputerowych jest ogromny. Wyobraźnia twórców gier RPG nieograniczona. Wrocław, Magdalena Wawrzyniak. A teraz coś dla miłośników.